Witam wszystkich w kolejnym odcinku Podróży po Egipcie. Jesteśmy już w Edfu i jak widzieliście w poprzednim odcinku, aby dostać się do świątyni Horusa, musieliśmy pojechać powozem od przystani dla statków wycieczkowych. Jeśli jeszcze nie widziałeś poprzednich odcinków, zachęcam do ich obejrzenia i zasubskrybowania kanału. Edfu to miasto w południowym Egipcie na zachodnim brzegu Nilu. Jest położone pomiędzy Asuanem a Luksorem. Miasto liczy około 130 tysięcy mieszkańców. Zaopatrzeni w bilet za 200 funtów egipskich możemy rozpocząć zwiedzanie świątyni. Chodźcie z nami. Budowę świątyni poświęconej Horusowi rozpoczął w 237 roku przed naszą erą Ptolemeusz III, a zakończona została około 60 roku przed naszą erą w czasach panowania Ptolemeusza XII. Należy ona aktualnie do najlepiej zachowanych egipskich budowli sakralnych z tego okresu i jest drugą co do wielkości po Karnak zachowanych świątyń w Egipcie. Świątynia w Edfu jest w 1300 lat młodsza od świątyń w Karnak czy Luksorze. Przez wieki świątynia zasypana została 12-metrową warstwą pustynnego piachu. Odkopywanie rozpoczęto w 1860 roku. Ogromne wrażenie robi wejściowy pylon, czyli trapezoidalna kamienna brama mierzący 70 metrów na 35 metrów. Relief zdobiący ścianę pylonów przedstawia Ptolemeusza XII zabijającego wrogów Egiptu w obecności Horusa i Hator. Przed pylonem stoją dwa potężne posągi Horusa wykonane z czarnego granitu. Horus, znajdujący się po lewej stronie, dodatkowo ma pod sobą małą postać, którą chroni. Jest nią nikt inny jak Cezarion, syn Kleopatry i Juliusza Cezara. Horus był bogiem nieba, którego oczami było słońce oraz księżyc. Zazwyczaj czczony był pod postacią sokoła, czy też jako człowiek z głową sokoła. Znamiennym jest fakt, że do dziś najpopularniejszym amuletem w Egipcie jest oko Horusa, do tego stopnia, że znajduje się w logo egipskich linii lotniczych, czy na dziobach wielu statków. Świątynia poświęcona Horusowi, bogowi z głową sokoła, składa się z elementów charakterystycznych zarówno dla egipskich świątyń, jak również dla greckiej architektury. A teraz rozwiązanie zagadki z pierwszego odcinka. Czy teraz widzicie, co przedstawiał banknot 50-funtowy? Tak, przedstawia w bardzo nieoczywisty sposób świątynię w Edfu. A tak mogła kiedyś wyglądać świątynia. Prawdziwą trudnością przy cyfrowej rekonstrukcji świątyni jest odtworzenie dekoracji. Podczas zwiedzania egipskich świątyń często można znaleźć całe fragmenty zniszczonych lub brakujących części powierzchni, a farba w większości świątyń została też już dawno zniszczona. Ale od czasu do czasu można znaleźć miejsca, zwykle pod gzymsami lub pod okapami, gdzie kolor nadal pozostaje. Jest więc wystarczająco dużo informacji, które przetrwały, aby móc zgadnąć, jakie pigmenty i kolory były używane. Stąd też istnieje wiele prób odtworzenia w modelach 3D, jak wyglądała świątynia w ówczesnym okresie. To naprawdę robi wrażenie. A teraz wracamy do teraźniejszości. Za pylonami wybudowano dziedziniec perystylowy, czy też dziedziniec ofiarny, otoczony kolumnadą składającą się z 32 wysokich kolumn. Kolumny są bogato zdobione kapitelami kwiatowymi i palmowymi, a kamienne ściany pokryte są płaskorzeźbami
bogów Horusa i Hathor. Pośrodku dziedzińca pierwotnie stał wielki ołtarz, na którym kapłani świątyni składali ofiary bogom Edfu w otoczeniu mieszkańców miasta. Długość całej świątyni wynosi 137 metrów, a jej szerokość to 79 metrów. Za dziedzińcem ofiarnym znajduje się sala hypostylowa, która zawiera 12 imponujących kolumn. Drugi zestaw posągów Horusa z czarnego granitu niegdyś otaczał wejście do pierwszej sali hypostylowej świątyni, ale dziś pozostał tylko jeden. Następnie jest wewnętrzna sala hypostylowa, zwana salą festiwalową, która również ma 12 kolumn. Pozostałe przedsionki, które są udekorowane różnymi scenami, przedstawiają bóstwa, sceny walki, ceremonie małżeństwa lub składanie ofiar. Do dziś zachowała się w tej świątyni sala biblioteczna z wyrytym na ścianie katalogiem książek zawierającym 21 działów. Ściany zdobią płaskorzeźby przedstawiające święto pięknego spotkania, coroczne spotkanie Horusa i jego żony Hathor. Święto trwało 15 dni od przybycia świętego obrazu bogini, który podróżował świętą barką z Dendery do Edfu. Wówczas posągi bogów zostają ponownie zjednoczone w sanktuarium świątyni, gdzie Hathor zostaje symbolicznie zapłodniona przez Horusa i wraca do Dendery, by urodzić ich syna Harsomptusa. Dalej znajduje się sanktuarium, które zawiera współczesną reprodukcję barki Boga, co daje dobre wyobrażenie o jej wielkości i ogólnym wyglądzie. Kiedyś stał tu złoty kultowy posąg Horusa. Świątynia Edfu przestała być używana jako pomnik religijny po prześladowaniach pogan przez Teodozjusza I i edykcie zakazującym kultu niechrześcijańskiego w Cesarstwie Rzymskim w 391 roku.
znajdujemy się w pasażu zwycięstwa. Wewnętrzny pasaż biegnie wokół tylnej połowy świątyni, do którego wchodzi się z sali hipostylowej i jest ozdobiony płaskorzeźbami i inskrypcjami. Ciekawe płaskorzeźby na zachodniej ścianie przedstawiają bitwy pomiędzy Horusem a bogiem podziemi, Setem. Wszystko zachowane w stanie niemal idealnym. Niemal, bo zniszczone są twarze bóstw i królów. Widać, jak pieczołowicie były dłutowane. To działanie Koptów, czyli egipskich chrześcijan i muzułmanów, którzy uważali, że w ten sposób przyczyniają się do zwycięstwa swojej religii. Tym kończymy nasze wspólne zwiedzanie świątyni i wracamy ponownie powozem do przystani statków wycieczkowych na lunch. Jeszcze tego samego dnia, ale już wieczorem po dopłynięciu na miejsce, czeka nas zwiedzanie wieczorową porą kolejnej świątyni i przypatrywanie się krokodylom z Nilu. Ale o tym dowiecie się już w następnym odcinku.